Dobry wieczór Państwu, jak zawsze. No, z tej strony Arch. Moi drodzy, ostatnio gdzie skończyliśmy, podziało się wiele. Odwiedziliśmy dom Gabriela. Jak i również Nikita dowiedział się, co Ambroży zmajstrował. Przed nami przesłuchanie i kto wie, co więcej. Ale na razie wrócimy do Gabriela oraz Wendy, którzy ponownie chcą oddać hołd zmarłemu Leonowi w Dniu Wszystkich Świętych. Moi drodzy, dzisiejszy rozdział, już 14, nazywa się To Tylko Biznes. Jesteście przed cmentarzem. Jest godzina 21:11, dosyć późno. Jest kompletnie ciemno, większość rodzin już o tych godzinach nie chodzi. Każdy starał się nawet jeden dzień wcześniej, a nawet i więcej, odwiedzić cmentarz. O tej porze nie ma tutaj ruchu. Wiele zniczy kwiatów sztucznych i normalnych kwiatów zostały wyprzedane. Cmentarz jest wam znany, ponieważ jest to cmentarz brudnowski, na którym już byliście kiedyś. Tu podjeżdżamy motorem. Parkujemy, jeśli jest jakieś miejsce wolne. Jest, natomiast nie możecie tutaj na pewno znaki... Znaki wskazują, że nie możesz tutaj parkować na długo, tylko na godzinę. Po 22 możesz dłużej, ale... Spokojnie, wystarczy. Ja zsiadam w takim razie, jak już zaparkowaliśmy. Ja również zsiadam. I... kieruję się jak na razie w stronę... jakby sklepiku, straganu, gdzie są znicze i kwiaty. Bo nic ze sobą przed nie ma. Przed wejściem. Wszystko się znajduje. Rozumiem, że jeszcze jakby są sprzedający, jeszcze się nie zwinęli. Tak, wiesz, tam głównie sprzątają po sobie pozostałości jakiegoś plastiku. To chciałbym podejść do jakiegoś pierwszego, lepszego, gdzie jeszcze ten towar nie jest tak bardzo wybrany. Podchodzę z Gabriela. Starsza kobieta. Trochę taka babuleńka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy można poprosić tego średniego znicza, tego okrągłego? Do tego jeszcze jedną czerwoną, różę. Jedną czerwoną różę. Dobrze. No będzie 27 zł. To wyciągam z portfela i płacę gotówką. Okay. Masz. Róża lekko już troszeczkę
oklapnięta, można powiedzieć. Co najładniejsze to wybrali. No i jak już zakupiliśmy, to idziemy na grup Leona. Wiemy, gdzie jest, bo już tam byliśmy chyba... Nie no, raz byliśmy. Cały cmentarz jest rozżarzony, jak lampki choinkowe. Wszędzie światła. Każdy skrawek jest oświetlony przez tą ilość lamp. Jest to miłe i intymne uczucie przechadzanie się tym cmentarzem o tej porze. W powietrzu czuć palający się wosk. A sam cmentarz wygląda jak konkurs na to, czyj grób będzie lepiej przyzdobiony. Niczym piramidy w Egipcie. Każdy chce, żeby jego grób wyróżniał się na tle innych. Zawsze mnie urzekały te cmentarze we wszystkich świętych. Fajnie na nie tak patrzeć z daleka. Zwłaszcza nocą. Prawda, zawsze ładnie wyglądają, chociaż dosyć smutne, że akurat tylko w ten dzień ludzie na ogół znajdują czas, żeby przyjść. Albo w dzień pogrzebu. Albo w dzień pogrzebu. Mam nadzieję, że nie trafimy na wujka Leona. Chociaż sądzę, że już był. O tej porze już raczej tylko dalsza rodzina, ale to już miejmy nadzieję, że... Nigdy nie wiadomo. No jak coś powiemy, że jesteśmy znajomymi i tyle. I kierujemy się do gromu. Cały czas. Jesteście. Trochę jest pozostawionych lampek. Ktoś z rodziny na pewno był. W takim razie kładę znicz. Wendy, czy mamy zapalniczkę? Albo zapałki? Nie. Dobra, to teraz czy na grobie Leona albo jakimkolwiek w okolicy to i znicz otwarty? Taki duży, otwarty znicz? Nie. W sensie chodzi ci taki, który jest kompletnie na powietrzu niewkładany, tak? Tak, tak. Nie, są wszystkie z wkładami. No dobrze, to jeśli nie ma nigdzie żadnych zniczy i nie mam zapałek, to po prostu kładę ten znicz. Licząc, że może jutro ktoś się jeszcze zjawi i zapali. Czasem tak się robi, że się zapala znicze, które są zgaszone. Albo niezapalone. Wendy, możesz róże dać tam, nie wiem, gdzieś po środku. To chyba też jakoś tak najlepiej wygląda. Stoją tam różne wazy z kwiatami na grobie. Zgadza się. Kładę tą różę pod jedną z waz. No ja jeszcze chwilę stoję z założonymi rękoma, tak trochę jakby do modlitwy, ale tak nie do końca. Kontempluję tak dosłownie parę, naście, dziesięć sekund. No dobrze. Jedźmy teraz na kolejny. Miejmy nadzieję, że Leon ma teraz łatwiejsze życie niż my. Najmniej będzie nam przypominać. Żeby nas tylko nie nawiedzą. I nie będzie. Duchy istnieją, więc... Oj, ja wiem. Widziałam parę. Patrzę takim wzrokiem trochę pytającym, że parę, ale przemilczę to i po prostu wracam z powrotem do motoru. Idę za Gabrielem. Czyli zmierzasz na cmentarz, na którym twój ojciec jest pochowany. Tak, czyli na cmentarz ewangelicki w Augustówku. Mhm. Podjeżdżasz motorem, jak rozumiem. Tak, tak, razem z Wendy. To jest coś koło 25 minut. Ale pozwolę sobie wrócić do Nikity.
Nikito, co ty masz w planach? Jak wykorzystasz swoje parę wolnych godzin? Dopiero wyszedłem z domu, czy już gdzieś się przemieściłem? Z tego, co mi wiadomo, jesteś w okolicach swojego domu. Będę chciał komunikacją miejską wrócić, pojechać pod komendę. To trochę dłuższa droga niż u nich. Ale w międzyczasie właśnie na jak jadę autobusem, chciałem się zorientować co do Kowali w Warszawie. Kowali? Muszę się sprawdzić w internecie. Chodzi ci o zawód. Tak, w sensie. Ale w jakich usługach tego szukasz? Czego szukasz konkretnie? No nie szukam tego bezpośrednio, ale rzeczywiście bardziej się przyglądam tym kowalom, którzy oferują tworzenie broni białej. Jest. Na przykład strona Kuźnia Rycerska, która tworzy różne bronie. Zapisuję sobie dane kontaktowe do niej. Renowacje broni, szabel, tego wszystkiego. Grawerowanie. Można nawet topory kupić. Zapisuję sobie na pewno do niej kontakt. Ale na razie nie dzwonię, to będzie czas na to później. Staram się uspokoić swoje myśli, które galopują mi po głowie. Co? O co chodzi w tym przesłuchaniu? Dlaczego Wendy i Gabriel nie zostali na niego wezwani? Przecież oni też byli w tej willi. Ale spokojnie. Ty dopiero później byłeś tam. Dłużej musieli cię znajdywać. To na pewno o to chodzi. Uspokajam się. Ale cały czas myślę o tym, przygotowuję się mentalnie do tej rozmowy. Zatem powrócę do nich jeszcze, skoro dystans jest trochę mniejszy. Moi drodzy, dojeżdżacie. Cmentarz jest bardzo mały, bardzo zapomniany. Wszystkie groby są stare. Większość grobów datuje się jednak na okres wojenny i lekko po. Wszystkie groby oczywiście mają inny sposób chowania zmarłych niż nasze polskie. Nie jest to duża trumna, tylko są to nagrobki same. Las. Las betonowych płyt rozciągających się na całym terenie. Z dobrymi odstępami. Nie jest tutaj tak tłoczne jak na polskich cmentarzach. Smutne przejść się tym cmentarzem i zobaczyć, jak mało zniczy się tu znajduje. Jak mało pamięci jest o tych, którzy odeszli. Rozumiem, że tu nie ma stoiska ze zniczami. Nie. Jak mówię, cmentarz jest mały. No to szukamy, domyślam się, że szukamy jedynego świeżego grobu. Nie trudno go znaleźć. Cmentarz ten przecież znajduje się... No... Cmentarz ten jest po prostu malusi. Więc grób znajdujesz natychmiastowo. No i jest. Jest na nim też parę zniczy, wieńców. Jest. Maciej Rzepecki. Zmarł. 11.11.2021. A se dzień wybrał. 11 listopada. Pani stoi trochę za Gabrielem, dając mu miejsca. Kiwam głową.
Widać smutek na twarzy Gabriela, ale to jest taki bardziej, nie jest taki smutek, że umarł ktoś bliski, tylko raczej taki smutek, że nie zdążył się pożegnać, że może go tam nie było. Takie rozczarowanie ze sobą. Całe życie, jak coś ważnego podejmowaliście z mamą, to mnie nie było i teraz kurwa tak samo. Cały czas byłem gdzie indziej. Ale to chyba moja wina. Miejmy tylko nadzieję, że naprawdę, tak jak wszyscy mówią, znaczy wszyscy, Ala, umarłeś faktycznie tak, jak ona opowiadała, a nie z jakichś innych cholernych przyczyn. Żegnaj, staruszku. I może zobaczymy po drugiej stronie. I jeszcze chwilę postoję i odchodzę. Jak się trzymasz? Nie byłem jakoś bliski ze swoimi rodzicami. Odkąd wyjechałem z Anglii, to nie... Nie często tu przyjeżdżali. Nie wiem, co ich nagle wziął, że... A, pewnie to, że zaginąłem. Ale jednak. To wciąż... Rodzina. Rodzina, dokładnie. Miejmy tylko nadzieję, że naprawdę umarł na to cholerstwo, a nie został, nie wiem, wypity przez jakiegoś wampira albo z sabatą. Teraz tak naprawdę wszystko jest możliwe. Dobrze, Wendy. Gdzie teraz? Gdzieś cię odwieźć, podwieźć? Szczerze mówiąc, odkąd wyszłam, nie do końca wiem, gdzie powinnam się podziać. Domyślam się, że chcesz spędzić czas z rodziną, dlatego też nie będę ci go zabierać. Obiecałem małej. Wiem. Że przyjadę. I jeśli chcesz, może mogę cię zawieźć do mojego garażu. No, nie jest to... No bo możesz też po prostu... Daj mi chwilę. I Wendy wyciąga telefon i pisze do Mikiego. Hej, spóźniłam się już na imprezę? Odpowiedź. Tak. Ale mamy drugą w Seven Club. Jak chcesz, wpadaj. Weźmy pod Seven Club. No dobra, nie ma problemu. Chciałbym sprawdzić na mapie, gdzie to w ogóle jest. Na mapach googlowskich. Mhm. Sure. Słuchaj, to jest ulica Jagiellońska 7. Jest to na Starej Pradze. Więc strona anarchów dosyć blisko Wisły, muszę przyznać. No dobrze, no jeśli Wendy chce, żeby tam ją zawieźć, no to tam idziemy. No dobrze. Ale wróćmy jednak do Nikity. Nikita. Jesteś. Jesteś w okolicach Komendy Głównej Policji. Na ulicy Puławskiej 148. Jest to kompleks trzech połączonych ze sobą budynków. Pewnym ciągiem, więc... Kształtem przypomina to H połączone jeszcze z jednym jakby I, albo bardziej E, bo wejście jest troszeczkę w kształcie E litery. Wiesz, że masz nie wchodzić frontem. Tak.
Budynek jest rozległy, duży, naprawdę duży, masywny, jest wiele pięter, wiele pomieszczeń. Znaczy pięter może bez przesady, sam budynek jest czteropiętrowy z każdej ze stron. To nie jest komenda, która zajmuje się prawami po prostu zwyczajnych przestępców czy czegokolwiek. To jest po prostu komenda główna, która zajmuje się częściej sprawami, o których niezwykło się mówić. Jest bardziej reprezentacyjna niż użytkowo. Czy kierujesz się na tyłę? Masz jeszcze spokojnie 40 minut. Myślę, że poczekałbym jeszcze 20 minut, nie robiąc nic specjalnego, tam siedząc, tam już za tym wejściem, przed wejściem. No ale 20 minut wcześniej moje kroki niosą mnie do tylnej części Komendy Głównej w Warszawie. Przeczekałeś to. Nic się nie działo. Jakieś samochody podjeżdżały, odjeżdżały. Nic szczególnego. W końcu wychodzi. Mężczyzna z włosami gdzieś za ucho, troszeczkę dłuższą grzywką, starszy, parzy 50 lat może, dobrze naprawdę zbudowane, wygląda jakby mógł powalić trochę osób, które stanęłyby mu na drodze. Jest ubrany w ciemną, zieloną kurtkę, taką trochę moro, trochę wojskową. Ma pod spodem marynarkę ciemnogranatową i koszulę w kratę białogranatową. Jest surowy trochę z twarzy, trochę takiego pitbulla przypomina, takiego, że jak mu się coś nie spodoba, to potrafi ugryźć, szczeknąć. Ma też lekki zarost. Jako jeden z niewielu wampirów zachował tą część. Może lubi siebie, jak to wygląda. I wygląda na jakiegoś bogacza. Wyjmuje cygaro. Zapala je. Od zapałki. Cześć, Nikita. Dzień dobry, szukam pana Tajfuna. Wyciąga do ciebie rękę. Też wyciągam. No, przed czasem. Przed czasem, mam nadzieję, że to nie jest problem. Stresik jest? Nie mam nic do ukrycia. Bardzo się cieszę w takim razie. Zapraszam cię. Szybciej to załatwimy. Szybciej wrócisz do swoich obowiązków. Ja do swoich. Rozumiem, czyli to też formalność dla pana. Tak. Ale ja lubię pogadać sobie z nowymi spokrewnionymi. Uśmiechał się. Mam nadzieję, że... Jest wzrostu... coś koło metra 80. Schodzicie, jakby to powiedzieć, jakby na minus jeden piętro. Otwiera parę drzwi. Jest tutaj wąski korytarz, surowe ściany. Widać, że dalej może być jakieś archiwum, czy jakieś
zaopatrzenie policji, ale bardziej dokumentacja, niżeli jakieś bronie czy inne rzeczy. Przechodzicie parę pokoi, wasze kroki roznoszą się w tym tunelu. Otwiera siódme drzwi. Wchodź, Nikita. Zachęcony wchodzę do środka. Patrzysz, widzisz dużą ilość segregatorów. Na środku duże dębowe biurko, naprawdę duże. Dwa razy większe niż standardowe. Drewniane krzesło w kącie. Po drugiej stronie ładniejsza. Ładny fotel, na którym można się bujnąć. Wskazuje ci na krzesło w kącie. I nie siadamy przy biurku. Nie. Rozumiem. Jest koło tego krzesła jakieś inne krzesło, w sensie na którym domyślam się, że też mógłby usiąść, czy raczej to jest, że... On ma to, na którym można się bujnąć. Tobie wskazuje krzesło, które jest takie stare, takie na metalowych ramkach, nie można się na nim bujać, nie można się na nim obracać. Jest proste i mało komfortowe. No to zanim usiądę, tak robię gest ręką, jakbym strząsał jakiś paproch, czy jakby wycieram. Mhm. I siadam. Wytłumaczę ci jedną rzecz w tym momencie, w pozycji narratora. Nasza mimika jest realna. Cokolwiek zrobisz podczas tego przesłuchania, ze swoją mimiką twarzy, wiem, że niestety słuchacze nas nie widzą, ale będę komentował to, liczy się jako in-game. Ok? To mamy to jasne. Nikito, siadaj. W wytarciu, siada. Bierze swój fotel, przeciąga go niedaleko twojego, tak, że jego obecność blokuje ci wyjście z tego pokoju, chyba żebyś chciał przeskoczyć przez biurko. Ja w międzyczasie jeszcze zakładam nogę na nogę i bym w ogóle nie zamierzał uciekać. Nikito. Powiem od razu. Zrobimy to bez żadnych dyscyplin. Okej? Kredyt zaufania. Ja nic nie będę mamrotać. Ty nie będziesz próbował. Wtedy będzie wszystko czyściutko. Wyrobisz sobie zaufanie. Opowiesz mi wszystko na spokojnie. I pogadamy sobie, dobra? Ufam panu. Nie jesteś zagrożony. Masz we mnie spowiernika. Chcemy po prostu, żeby wszystko było jasne, czyste. I działało dobrze, jak sportowy samochód, okej? Okay? Jak sportowy samochód, rozumiem. Chociaż muszę przyznać, czuję się jak na spowiedzi trochę. Nie, takim podejściem. Spokojnie. Powietrze ogólnie rzecz biorąc, on ma cały czas cygaro, więc wypełnia powietrze zapach kubańskiego cygara. No ja wdycham nosem. Powietrze jest bardzo zadymione. Jedyne źródło, z którego dolatuje powietrze. Nie potrzebujesz powietrza, ale powiem o tym. To jest malutki, jak masz w piwnicach takie okienka. To jest jedynie to, ale to jest zakratowane. Mhm. No dobra, pogadajmy. Czyli tak, no, chciałem pogadać, zająłem się tą sprawą, bo wiesz, Nie ma co, żeby Banu Hakim się tym zajmowało. Ty poznałeś kogoś tam? Słyszałem od przyjaciół, że szeryf jest
Tak, tak, szeryfiowych. Z nimi, wiesz, jest tak, że oni są w porządku, tylko oni troszeczkę się nie dostosowali do tych czasów, wiesz, o co mi chodzi? Oni tak troszeczkę wspominają czasy, kiedy skakanie na kogoś i od razu egzekucja było najlepszym sposobem. Więc z nimi gadanie jest naprawdę słabe. Myślę, że dla nas to może być kluczowy problem. Wpływanie się, pływającego czasu, więc no nie powiem, sam tego nie doświadczyłem. Ja też 1000 lat nie żyję, ale musimy troszeczkę prawnie, jak u nas, porozmawiać. Służę pomocą. Jak mogę pomóc? Słyszałeś kiedyś o tradycjach? Tak, jeden z spokrewnionych wtajemniczył mnie tradycji. Już wszystko wiesz. Który spokrewniony? Sługa Aureliusza. Aureliusz... Sługa Aureliusza. Fabio Lorenzo. Fabio Lorenzo. Dziękuję. Miałem na końcu języka. Rozumiem. W porządku. Czyli mamy to od razu. To nie będziemy omawiać tradycji. Więc tak. Jak wiesz, twoja przemiana jest troszeczkę owiana mitem w naszych nawet włościach. Mitem? Tak. Na zasadzie chuj wie, o co z tym chodzi. Chuj wie, jak to z tym zrobił. Więc pozwolisz, że zapytam. Co pamiętasz dokładnie po przebudzeniu? Dosuwa się do ciebie. Patrzy ci w oczy. Jest dosyć sympatyczne. Ja tak odwracam wzrok. W sensie bardziej tak zapatruję się za nim, próbując sobie przypomnieć. Pamiętam budynek o różowych ścianach i następne, co pamiętam, jakbym był w jakimś rodzaju transie. Biegłem przed siebie i spędziłem w paskudnych warunkach kilka nocy w Starym Mieście. Spotkałeś jakiegoś spokrewnionego po drodze? Nawet gdybym pamiętał, to nie wiedziałbym, że jest spokrewniony. Wtedy nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Dla mnie spokrewnieni byli jak normalni ludzie, dopóki nie pojawili się Gabriel, Wendy i wytłumaczyli mi to wszystko. Coś jeszcze pamiętasz z twoim przebudzeniem? Grupkę dresów, których popchnąłem za mocno. Nie spodziewałem się, że zaczepili mnie i... Zabiłeś ich? Nie. Chyba oni doprowadzili Gabriela i Wendy do mnie. W porządku. Powiedz mi, jak zarabiałeś na życie? Wydałem swoją książkę. Z niej troszeczkę się udało dorobić. A tak poza tym działałem społecznie. I z tego miałem środki do życia. A jak zarabiasz teraz? Teraz mam tu swoją organizację. Jaką? Tak, sprawdzam, czy mam może wizytówkę ze sobą, ale chyba nie te spodnie. Pierwszy przypływ. Teraz działamy głównie
charytatywnie w ramach szpitali. Boże, jakie tam są warunki. No i chcemy się jeszcze rozszerzyć na pomaganie obcokrajowcom, żeby mieli łatwiej w Polsce, żeby pokazać tą polską gościnność. Jakimś szczególnym obcokrajowcom? Nie. Nie, chcemy po prostu, żeby ktokolwiek chciał być. Nikito, skąd jesteś? Urodziłem się w Polsce, ale moi rodzice są z Białorusi. Słyszałeś coś do tej pory na temat spokrewnionych tamtejszych regionów? Coś mi się obiło o uszy, ale nic szczególnego. Jeśli mógłbyś mnie wtajemniczyć bardziej, to ja bardzo chciałbym. Co ci się obiło o uszy? O babie Jadze? Bardzo stare dzieje. To tylko tyle? Na pewno coś jest. Nie zamyślam. Próbuję wydobyć te wspomnienia. Niestety w tej chwili nie przypominam sobie. Wrócimy do tego zatem. Dobrze. Czy jest coś obecnie w jakiejś relacji z osobą niespokrewnioną? Relacji w sensie romantycznej? Czy jakiejkolwiek relacji, czy mieszkasz z kimś, czy masz też, no, może być romantyczna. Mieszkasz z jakąś rodziną, z jakimiś osobami? Mieszkać to nie mieszkam, ale w moim domu często spotykają się osoby, z którymi, które znałem. Które znałeś? Tak. Przed, no wiesz, tym wszystkim. Robię taki gest u swojej twarzy. Ale wracając do pytania, bo mi nie odpowiedziałeś bezpośrednio. Nie mieszkam z nikim. Nie mam żadnej partnerki, partnera. Te spotkania, które odbywają się w moim domu, są na temat tego ruchu, którym kieruję. Jak to spotkania się odbywają w twoim domu? W jakim sensie pan pyta? Bo mówisz, że spotkania odbywały się przed twoim spokrewnionym, a teraz powiedziałeś, że odbywają się teraz. Chodziło mi o to, że spotykają się ludzie, których znałem sprzed tego pokrewnienia. O to mi chodziło z tym. Nadal są te spotkania? Nadal są. Ale oni o niczym nie wiedzą. Mhm. Czy potrafią wejść albo być w momencie, w którym odpoczywasz w czasie dnia? Nie bardzo. Zamykam się w tym czasie na strychu. Nie bardzo mają. Zamykam na zamek. Nie mogą. Czy rzuciłeś się kiedykolwiek na kogokolwiek ze swojego grona? Nie. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Trzymam tego robaka drżącego w mojej głowie na wodzy. Nie da się go utrzymać, Nikita. Ale się staram. To jest mój cel. Prędzej czy później kogoś zabijesz. Uważam, że wiesz, to już się stało. To znaczy? Na polecenie innego pokrewnionego usunęliśmy kogoś, kto był zagrożeniem dla... Kogo? Słuchaj, otwarcie. Otwarcie. Nie mówimy jakiegoś spokrewnionego, jakiegoś rozumiesz, znajomego. Ale rozumiesz, bo jestem nowy w tym świecie spokrewnionych i nie chcę nikomu
nadepnąć na odcisk, jeśli na przykład dowiem się, że... No i właśnie o to chodzi, no. I właśnie o to chodzi. Wybierz po prostu, komu wolisz nacisnąć na odcisk. Tego, co rozumiem, nadal żadne z was nie jest po żadnej ze stron. Jesteśmy już bardzo blisko konkluzji. Jestem bardzo zainteresowany posłuchaniem o tym. Ale to na pewno już będzie trzeba z nimi porozmawiać. Nie mogę za nich mówić o tych rzeczach. Nie jesteś do nich przywiązany żadną więzią krwi, więc możesz mówić też za siebie. Nie jestem, to prawda, ale jestem przywiązany do nich więzią przyjaźni. Jak uroczo. Czepuję ogromną ilość popiołu do swojej popielniczki z cygara. Przejeżdża po swoich tłustych włosach, do tyłu je troszeczkę zagarniając. Kogo zabiłeś? Czemu zabiłeś i kto ci to zlecił? Nie wiem. Nie wiem, czy serio powinien to mówić. Już się wychlapałem. Naprawdę, powiem ci, Nikito. Kładzie rękę na twoim ramieniu. Wolisz powiedzieć to mi? Zabiłem... wampirka. Wampirek to był taki... człowiek, który zbyt blisko zbliżył się do tajemnicy. Taki influencer. Wiem, zabiliście go na neutralnym terenie. Właściwie to ja to zrobiłem. O tym też wiem. To nie jest koniec świata. Ale problem jest taki, że jeżeli zrobicie to z którąkolwiek ze stron, jeżeli będziecie walczyć, jeżeli byś był po stronie naszej, z anarchami na tym, w tych miejscach, my sami zetniemy ci głowę. To są ustalone miejsca sprzed parunastu lat i tam ma być spokój. Właśnie dlatego jest taka równowaga, Nikito. Bo w Londynie, New Jersey, w jakichś tam innych miastach nie było nigdy równowagi między Kamarillą i anarchami. Książę i Syrena oboje mają dobrze poukładane w głowie. I przez to, że nie mamy jakichś chorych ambicji, bo żadnego z nich, tu jest tak spokojnie. Rozumiesz? Rozumiem. No. Tak, wiem o tym chłopaku. Czy kurwa, nauczcie się po sobie sprzątać. Bo już troszeczkę po was sprzątamy. Musiałem pociągnąć za wiele sznurków, żeby twoich przyjaciół nie zetnęli. Słyszałeś, co kiedyś zrobili? Czy ma to związek z tym jakimś Leonem? Tak. Ogólnie było tak, że odpalili wszystko, co mieli w jednym miejscu, jakąś tam fotografię, się rzucili na ludzi. Parę z nich przeżyło i były zeznania, w sensie komunikacja zadziałała, skontaktowaliśmy się z anarchami, żeby to zataić, żeby usunąć informacje z tamtej komendy, żeby się pozbyć tych ludzi. Wszystko zostało wyczyszczone. Tylko powiem tak, z tym wampirkiem też ciało nie zostało, kurwa, w krzakach, jakie zostawiliście. Ja nie wiem, co wam przyszło do głowy, żeby to zrobić. Mogliście je wrzucić na środek Wisły. Ciało po 2 tygodniach, myślę, byłoby już w takim stanie przy tej wodzie, przy tych rybach i tym wszystkim. Ciężko byłoby poznać, czyje to było i też niewiele osób by próbowało łowić i tak dalej.
Ale są lepsze, bardziej wyrafinowane sposoby na pozbywanie się ciał. Na pewno, kurwa, nie zostawienie go na plaży. Wiesz, ile ludzi na tej plaży przechodzi codziennie prawie, jak jest cieplej? Jak wy to, kurwa, w lato jeszcze robiliście? Trzeba myśleć. Myślę się. To, co będziecie robić z bydłem, to nic. Czasem coś nie wyjdzie, czasem coś pierdolnie. Każdemu się zdarzyło. Zabić jakieś bydło. Bydło. Ale to musi być sensem. Ze sposobem. Bo jeżeli będzie tak, jak z takim trupem w szafie, rozumiesz? Że weźmiesz, zabijesz kogoś, wrzucisz go, kurwa, do szafy, on zacznie gnić, zaczną się robaki rozkładać, wszystkie bakterie, to zacznie cuchnąć, prawda? Chcę pojedziesz do Honolulu, ale zostawisz to ciało w szafie. Nikt o tym nie wie, ale w końcu zacznie tak śmierdzieć. Czułeś kiedyś zapach ludzkiego ciała rozkładającego się? A ja czułem. Nie zazdroszczę, to muszę powiedzieć. Obudziłem się tak, można powiedzieć. Wśród, kurwa, dołu trupów rozkładających się. Powykręcanych. Jakie moje szczęście. Ale to nie o mnie będzie. Po prostu sprzątajcie to, kurwa. Bo ja nie jestem sprzątaczką, Nikita. Ja mam poważne rzeczy do roboty. My tu, kurwa, dowiesz się może kiedyś w swoim czasie, jak będziesz lojalny. Tu się, kurwa, takie rzeczy dzieją w najbliższych miejscach. Tragedia. A kontynuując. A jak twoja rodzina? Też jest w Polsce? Jest. W sensie rodzice. Dalsza nigdy ich nie poznałem. Gdzie mieszkają twoje rodzice? W Warszawie. W jakiej dzielnicy? Sprawdź tam w telefonie. Czyli rozumiem, że starych rodziców nie było, nie odwiedzałeś, co? Nie. Nie chcę ich tu mieszać. Jaka to dzielnica? Ursynów. Ursynów. Bierze zwyczajny zeszyt, zapisuje ołówkiem parę rzeczy, obserwacji. No. Zamyka go, kładzie go. No, czyli tak. Prowadzisz cały czas organizację o nazwie Pierwszy Przypływ. Wydałeś tą książkę, nie masz dziewczyny, nie masz chłopaka, nie masz nikogo. Dzieją się cały czas spotkania w twoim domu. Pozwalamy na pewne biznesy, o ile nie są to biznesy, które szalenie będą zagrażać maskaradzie. Powiedz mi, czy ty wiesz coś? Może dowiedziałeś się, coś usłyszałeś? Domyślam się, że jak się jest nowym w tym wszystkim, to też się szuka odpowiedzi, pytań. Jakiego? Coś wiesz o twoim stwórcy? Niestety. Szukaliście? Szukać nie tak per se, ale żadny się do mnie nie zgłosił i powiedział: jestem twoim pokrewnionym ojcem. Może spokrewnioną matką. Albo nie wiem, czy jest jakaś trzecia opcja. Nigdy nie wiadomo. To prawda. Czyli absolutnie nic na ten temat nie wiesz. Niestety. A wy coś może wiecie? Nie ukrywam, że dowiedziałbym się też o swoim. Jak coś będziemy mieli bardzo konkretnego, to się tym zajmiemy. Czyli macie coś niekonkretnego? Tego nie powiedziałem. Rozumiem. Już się uśmiechał. Powiedz mi jeszcze coś na temat kręgów. Kręgów? Czy zacząłeś jakkolwiek tworzyć swoją koterię? Słyszałeś takie określenie? Nie bardzo.
Nie bardzo. To obiło mi się o uszy, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć, co to. Koteria to jest takie, jak znajdujesz spokrewnionych, którzy mają wspólny cel, co ty. Bardzo krucha rzecz, ale potrzebna w naszym społeczeństwie. Nie wiem, czy wiesz do tej pory, ale przysługa to jest największa waluta, którą możemy sobie zaoferować. Jak się jest nieśmiertelnym, to pewnie przysługa jest nowa, jest cenniejsza niż wszystkie diamenty. Zgadza się. Rozumiem. Nie, odpowiadając na to pytanie, nie do końca. Troszeczkę po drugiej stronie rzeki poznałem paru spokrewnionych, ale... Jakich? Jaki to? Tego Ravnosa i z Brudża. Ravnosa. Gila. Mówiliśmy. Konkret. Gila. Mówiłeś coś o Brudża. Tak. Nie wiem, czy słyszał pan może o nim. Okazuje się, że jest bardziej popularny niż się spodziewałem. Talowy Piotruś. Co zamierzasz teraz robić ze swoją długowiecznością? Długowiecznością, a nie nieśmiertelnością? Długo na tyle, na ile nam warunki pozwolą. No jak masz dobre warunki, możesz to nazwać nieśmiertelność. Ja tam to nazywam długowiecznością. Chciałbym na razie... Naprawdę bardzo chcę pomóc tym osobom w szpitalach. To jest taki mój może mały cel, ale pcha mnie do przodu. A jak mam dużo czasu... Skąd czerpiesz krew tych osób ze szpitali? Nie do końca. Nie do końca? Tak. To powiedz mi. Ten stwór, ta bestia, jak ją nazywacie, najbardziej mnie pcha do tych, którzy mnie podziwiają i znają. To niebezpieczne, wiesz o tym? Jestem bardzo ostrożny. Bardzo ostrożny, tak jak z wampirkiem. Jeśli chodzi o kwestie żywienia, jestem ostrożny. Najmniej ostrożny sposób żerowania. Nigdy nie byłem w nałogu, ale tak sobie wyobrażam, że człowiek się czuje. Tylko ta konkretna rzecz może ci zaspokoić. Nie ma na to lekko. Nie ma. Nie jest tak, że przestanę brać i mi przejdzie. To jest prawda. Przejdzie, ale tak ostatecznie. Prawdopodobnie. Wszystko mi przejdzie wtedy. Co byś zrobił, gdybym powiedział ci, że ktoś jest w interesie tymi szpitalami, żeby pewne rzeczy pozostały takie, jakie są? Gdybyś wszedł na czyjegoś spokrewnionego terytorium. Przemyślałbym to, ale w tym momencie nie uważam to za sprawiedliwe, że w czyimś interesie może być, że by ludziom potrzebującym pomocy było gorzej niż ich we własnych domach. To nie ma znaczenia. Moim zdaniem ma. Nie. Właśnie dlatego istnieją tradycje. Jeżeli ktoś ma swoje terytorium i ktoś żyje dłużej od ciebie, to bardziej zdaje sobie sprawę z tego, co powinien robić, niż ty z danym miejscem. Mówi pan o tym, że z wiekiem przychodzi doświadczenie. Mówię, że z wiekiem przychodzą domeny, którymi spokrewniony może dysponować. Jeżeli coś robi, to będzie skrajne i łamiące maskaradę. Załatwimy to. Ale nie możesz wejść komuś na podwórko i narzekać na to, że ma za krótki łańcuch dla psa.
bo to nie jest twój pies. To nie ty go wychowujesz, to nie ty go karmisz. To, że wejdziesz raz i zobaczysz powierzchownie, jak sytuacja wygląda, nie oznacza, że masz pełny obraz. Rozumiesz? Hmm? Rozumiem to, co pan mówi. Sens masz rozumieć. Że potem nie było wpadek, nie było ścigania. Nie chcesz, chłopaku, żebyśmy traktowali ciebie z kogokolwiek z twoich przyjaciół jak sabat. Spotkałeś może? Słyszałem tylko. Nic dobrego o nich. A co słyszałeś? Że wybierają nadnaturalność niż człowieczość. Wielu spokrewnionych wybiera nadnaturalność. Ale oni... Niki, to nie coś przez zęby słowa. Mów bezpośrednio. Na razie byliśmy dosyć bezpośredni wobec siebie. Pozostańmy tak. Tak będzie nam łatwiej, szybciej. Słyszałem, że oni się niczym nie kontrolują. I wielu są przez wielu spokrewnionych uważani jako najwięksi wrogowie. Tradycji i wszystkiego, co dokonaliśmy. Pytam jeszcze o jedną kwestię, bo mi się przypomniała. Co Lukrecjusz od was chciał? Milczy przez chwilę. Porusza ustami, jakby chciał coś powiedzieć. Nachyla się nad tobą, Tajfun. Miał dla nas... To jest kwestia nas wszystkich. Więc jeśli w tym celu pan chce mnie wysłuchać, myślę, że powinniśmy zebrać się wszyscy, żeby o tym opowiedzieć. Nikito, zaczęliśmy tak ładnie rozmowę. Nie zamieniajmy tego w coś innego. Miał dla nas ofertę. Jaką? Powiedział nam o lokalizacji pewnej... Nikito? Powiedział nam o lokalizacji pewnej spokrewnionej z sabatu. Spokrewnionej z sabatu, mówisz? Czyli chyba coś tutaj... delikatnie mi zaczynasz robić w chuja. Przed chwilą powiedziałeś, że jedynie troszeczkę słyszałeś o sabacie. Czemu was interesowała osoba z sabatu? Mnie konkretnie nie interesowała. No ale... No? Ale mieliśmy do niej sprawę jeszcze zanim została spokrewnioną. Zanim została spokrewnioną? Jaką to można by miało być sprawę? Proszę cię, kurwa, mówiłem bez ogólników. Ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym mówić. Na pewno nie była moja sprawa, w sensie... Myślę, że powinieneś. Nawet sam dużo o tym nie wiem, o tej sytuacji, która się wydarzyła. Nikito, czemu się denerwujesz? Nie denerwuję, tylko uważam, że jestem złą osobą do omówienia o tej sytuacji. Myślę, że jesteś perfekcyjną osobą do omówienia o tej sprawie. Słyszałem, że dobrze sobie radzisz. Umiałeś sobie zjednać osoby. Umiesz wykorzystać swoją publiczność. Dobrym gościem. Pozwól mi z tobą pracować. Nikito. Ja tak. Widzę, że łebski chłopak z ciebie. Nawet ci taką powiem ciekawostkę, że jesteśmy z tego samego klanu. Bardzo miło słyszeć. No. Naprawdę. Chcę tak spróbować zauważyć, czy próbuje mnie wziąć pod włos. Czy serio tak uważa. Nie. Nie powiem ci. My rozmawiamy dalej. Twoje wnioski, moje wnioski. Ale no nie widzę jego twarzy, więc... Masz moją. No dobrze. Okej.
Lukrecjusz zaprosił nas do swojej limuzyny. To wiem. I zawiózł pod warszawski zoo. Kiedy to było? Zeszłej nocy. Tak, to było gdzieś zeszłej nocy. I po co? Pawiany oglądać w nocy. Nie, zupełnie nam o to nie chodziło. Jak się dupczą, no. Właśnie w tym zoo była ta spokrewniona. Okej, a co, próbowaliście ją odczarować, czy co próbowaliście? Ostatecznie wyjaśnić z nią sprawę. Ostatecznie mam na myśli ostatecznie. Chcesz powiedzieć, że jechaliście, żebym to zrozumiał bezpośrednio. Lukrecjusz pomógł wam w zabiciu pokrewnionej, kiedy was kompletnie nie znał? Czy mieliście wcześniej z nim kontakt? Nie mieliśmy, ale z tego co zrozumiałem, chciał to zrobić dlatego, że była z jego klanu. Była La Sombrą. No ciekawe. I chciał, żebyśmy przekazali, że to on nam pomógł właśnie. Pokonaniu. Rozumiem. I jak wam poszło? Kiedy tam doszliśmy, zobaczyliśmy, że urządzili sobie krwawą fiestę ze zwierząt znajdujących się tam. I ostatecznie, znowu mam na myśli, ostatecznie wytłumaczyliśmy tym trzem spokrewnionym, których tam spotkaliśmy, że przyszliśmy tu po nich. To była rzeź. To... Kto chciał ścigać tą osobę z La Sombra? Wendy. Jaką miała z tym motywację? Nie do końca rozumiem, ale chyba ona zrobiła coś jej bratu? Bratu? Nikita ma dosłownie w tej w myśli teraz takie, kurwa. A ten Gabriel był z wami? Gabriel? Gabriel był z nami. A jaki on miał w tym interes? Tak ochotniczo zgłosiliście się na zabijanie? Wam nie to do nic, tylko karabin tak. Dać, nie? Nie do końca tak. Nie. Chodzi po prostu o to, że Wendy ewidentnie połknęła haczyk, jak Lukrecjusz powiedział, że ma o niej informację. Wsiadła. Myślę, że wy wszyscy połknęliście haczyk. Ja wsiadłem za Wendy, a Gabriel, jak już my weszliśmy, to on też. Czy tak ochotniczo? Ochotniczo dla Wendy. W zoo. Ale skoro jesteś w całym kawałku, to chyba udało ci się zwiać z tego miejsca. Dało się. Ale co, tamci nie żyją? Z tego co wiem, ostatecznie nie żyją. Ostatecznie. Wiesz, jak dokonać ostatecznej śmierci na spokrewnionym? Nie jestem pewien, ale na pewno wiem o słońcu i o głowie. A co głowie? Że musi zostać odcięte.
Ciekawych znajomych sobie robicie. Trochę dla Aureliusza, tutaj troszeczkę Lukrecjusz się zakręcił, ty się trzymasz z Gilim, z Stolowym Piotrem. Niech pan mi powie szczerze, jest, mamy problemy? Z powodu tego, co zrobiliśmy? Nie, czemu mielibyście? Jesteście wzorowymi obywatelami. Ach, czuję tą ironię. No, jaką ironię? Kit. A jak macie smykałkę do zabijania, może znajdziemy z tego użytek. No dobrze. Czyli taka sytuacja. Mówiłeś coś o tym bracie. Spokrewniony. Ten brat. Wie cokolwiek o nas? Brat... brat w sensie Wendy? No. Nikito, możesz być szczery. Nic ci nie grozi. Wendy często jest szalona, ale nawet ona by nie powiedziała twojemu bratu. Ona jest super bezpieczna, jeśli o to chodzi. Mhm. A ten Gabriel? Co z nim? Myślisz, że komuś by mówił o nas? Gabriel od początku trzymał dla swoją rodzinę. Musiałby... Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której by się jednak znowu do nich zbliżył. Całkowicie porzucił. Ale ta Wendy trzyma cały czas z tą swoją rodziną? Nie znam szczegółów. Ale przed kilka dni temu wyciągnęliśmy ją z psychiatryka. Teraz słyszeliśmy coś. Nie wiem, czy no, jak by mogła tam inaczej trafić niż przez rodzinę. Rozumiem. A jak z twoją rodziną? Masz kogoś jeszcze w Warszawie? Poza rodzicami. Brata, siostrę. Jestem jedynakiem. Dziadkowie, kuzynostwo, ciocie, wujkowie. Prawda, nie znam nikogo z mojej rodziny poza rodzicami. Rodzice wyjeżdżając jakby zupełnie się odcięli. Rozumie pan też, tam jest ta granica, bariera informacyjna między Białorusią a tym. No jest, jest. Czemu szpitale? Czemu cię to akurat tak wzięło? Po prostu uważam, że osoby, które potrzebują pomocy, powinny się czuć, jakby naprawdę potrzebowały pomocy. Jakby... Odsuwa się troszeczkę na fotelu, tak się opiera. Zakłada nogi na biurko. Kontynuuj. Po prostu, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, zwłaszcza w szpitalu, nie chcę, żeby to było, że czuję się tam gorzej niż we własnym domu, zamknięty i w okropnych warunkach. Chciałbym, żeby takie osoby naprawdę dostawały pomoc. Rozumiem. Próbowałeś się kontaktować na przykład z ojcem tej Wendy? Nie. Akurat od jej szpitala trzymałem się w miarę daleko. Czemuż to? Nie chciałem, żeby ktoś połączył kropki. Co do twojego występu w TVN-ie? Jakoś coś chlapnąłem? I o to chodzi. Ale... pamiętaj, że makijażyści i to wszystko fajnie, ale im bardziej pogrążony będziesz w bestii, tym bardziej możesz zapomnieć o swoich występach. Teraz wyglądasz jak pół dupy seksaka, ale jak człowiek. Staram się pobudzać krew, żeby
stwarzała te pozory. To dobrze, dobrze. No nic. Myślę, że mamy wszystko. Dziękuję, że byłeś tak pomocny. Naprawdę. Rozplatam nogi. Wstaję. Dziękuję. Jak coś, to proszę do mnie dzwonić. Pewnie. Mój numer już pan zna i tak mrugam. Pewnie. Obejmuję cię tak trochę ramieniem, poklepał cię po plecach. Byłeś bardzo pomocny, podałeś nam naprawdę dużo informacji, za co jestem ci niezgodnie wdzięczny. Niezmiernie. Myślę, że mogłem pomóc. Sam nie spodziewałem się, że... aż tak mogę pomóc. Jakby jakiś dramat się kręcił, coś, to możesz dać znać. My się już tym zajmiemy. To co? Mam nadzieję, że nas nam tego nie będzie. Przynajmniej nie w takich warunkach. Może... Jak to właśnie mówią w szpitalach do psychiatrycznych, do wychodzących pacjentów. Mam nadzieję, że nie do zobaczenia. Tak. Może następnym razem już was uzbroimy w karabiny i pójdziecie na linię. Skoro wam tak śpieszno do egzekucji. No nie wiem, czy Wendy byłaby zachwycona. Wręcz uważam, że nie. Zawsze możemy coś podłuczyć. No ale nic. Wychodzicie. Zamyka drzwi na klucz. Prowadzi cię tunelem. No. A jak tam? Mówiłeś coś, że u ciebie decyzja już chyba coś tam świta. Na razie to nic pewnego, ale Camarilla jest rozważana. To dobrze. Mam nadzieję, że nie mówisz mi tego, żeby mnie udobruchać. Ale jak mówię... To jest nowa decyzja, ale szczera. Uśmiecha się lekko. Wiesz, dostaniesz swój domek i ten domek będziesz pielęgnować. Ten domek może urosnąć do willi, a potem do zamku. Warto na to zwracać uwagę. Nie ma co siedzieć, kurwa, po lepiankach, w namiotach, czy spać na dworcach, bo to nie jest, uważam, dla nas. Chodzicie schodami, opuszczacie w sumie budynek, jesteście na parkingu. No, to co? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Uściskuję ci dłoń. Mocno. Śmiecha się. Ja też uściskam mocno. Kiwam głową. Naprawdę miło było poznać kogoś podobnego do mnie. No, w tym sensie. Tak rozmiewawczo patrzę. Wyrzuca resztkę tego cygara na ziemię. Zadeptuje butem. I tutaj zrobimy sobie cięcie.